Z okazji 40-lecia pracy twórczej Jerzy Kutkowski przygotował 3 wystawy. Pierwsze 2, malarską i fotograficzną, można było podziwiać w 2012 roku w Łaźni i Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Prezentacja 3 odbyła się już w nowym roku w Resursie Obywatelskiej. Tym razem artysta zaprezentował kolekcję swoich rysunków zatytułowanych Miasto. Jerzy Kutkowski co prawda przyznał, że rysunek to zamknięty etap jego twórczości, dodając jednak po chwili, że nie do końca musi to być prawdą. To jest zamknięty etap mojej twórczości. Pierwsze powstały w 1982 roku. Ostatni rysunek, który tutaj wisi na tej ścianie, który się nazywa Wejście do Europy, to jest 2004 rok. Jeśli będę rysował, jeśli wrócę do rysunku, to będę to na pewno to robił inaczej, bo czasy są już inne. Jerzy Kutkowski urodził się w Radomiu, gdzie mieszka do dziś. Ukończył pomaturalne studium reklamy w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Pracował jako dekorator witryn sklepowych, projektant i realizator reklamy wizualnej. Współorganizował powstanie Liceum Sztuk Plastycznych oraz Studium Reklamy w Radomiu. Od początku działania tych szkół uczy w nich fotografii. Jerzy Kutkowski ma na swoim koncie około 50 wystaw indywidualnych oraz udział w około 140 wystawach zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla Muzeum Sztuki Współczesnej Jerzy Kutkowski był zawsze najważniejszy jako twórca rysunków. Uczestniczył w naszych wystawach rysunku. To właśnie fotografia była punktem wyjścia dla jego rysunków przedstawiających miasto. Przede wszystkim rysował Radom i niezwykłe było to, że przerysowując ołówkiem fotografię, nadawał tym rysunkom prawdziwy klimat, jakiś nastrój, taką atmosferę przemijania, bo wybierał do swoich rysunków takie widoki miasta, przede wszystkim fragmenty Radomia, które właściwie już ginęły, za chwilę zginą, których w większości już dziś, jak patrzymy na te jego rysunki, takich tych budynków, tych miejsc w ogóle nie ma. Na jubileuszowy wernisaż artysty przyszło liczne grono przyjaciół, uczniów i sympatyków jego twórczości. Rysunek Jurka jest bardzo specyficzny. Przede wszystkim to, co z niego emanuje, to taki niesamowity spokój, cisza, fotograficzna dokładność. I chciałoby się gdzieś w środku, mimo że tam nie ma ludzi na tych pracach, wejść, aby po prostu na chwilę posiedzieć, odpocząć. I myślę, że te swoje takie emocje, takiego spokoju, wyciszenia przekazał autor. Podczas wernisażu na jubilata czekało kilka niespodzianek. Jedną z nich była grafika z podobizną Jerzego Kutkowskiego, na której każdy uczestnik wernisażu musiał coś narysować lub wpisać. Pomysłów nie brakowało. Wszystkich tych, którym nie udało się jeszcze zobaczyć wystawy rysunków Jerzego Kutkowskiego, zapraszamy do Resursy. Ekspozycję można oglądać do 13 lutego. Ziemia niczyja, ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. To tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Resursie Obywatelskiej. Była to kolejna odsłona projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski oraz miasto Radom. Konferencja stanowiła część podsumowania zeszłorocznego, czwartego już sezonu wykopalisk w rejonie Grodziska Piotrówka oraz badań nad wczesnośredniowieczną historią Radomia i regionu. Wciąż nie odnaleziono śladów kościoła świętego Piotra, którego istnieniu radomskie Grodzisko zawdzięcza swoją nazwę. Ale, jak mówi m.in. profesor Dariusz Kupisz, nie wszystko zostało jeszcze przebadane, a o kościele wspomina kilka źródeł z późnego średniowiecza.
Jeszcze z roku 1324 do 1337 wzmianki o płaceniu świętopieprza wymieniają plebana Sancti Petri, czyli plebana świętego Piotra, co oczywiście dowodzi istnienia właśnie w tym okresie, ale to jest XIV wiek, ostatecznie kościoła na Piotrówce. Maciej Trzeciecki z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk podsumował dotychczasowe ustalenia archeologów i historyków oparte na ostatnich wykopaliskach. Dowiedzieliśmy się m.in., że gród był nieco mniejszy niż sądzono przez ostatnie kilkadziesiąt lat oraz że przeżywał renesans w XV i XVI wieku, co mogło mieć związek z sejmami i pobytami w Radomiu rodziny królewskiej. No i tak ten gród najprawdopodobniej wyglądał. Jeden pierścień wałów otaczający całą tą wydmę. Na tym odcinku najprawdopodobniej wyprostowany, niewykluczone, że gdzieś na tym odcinku znajdowała się brama i niewykluczone, że ta współczesna ulica Piotrówka w jakiś sposób do czegoś nawiązuje. Na pewno nie było dwóch linii wałów, jak pisała pani Kieszkowska, nie było grudka wewnętrznego. To było jednoczęściowe założenie, z tym, że zróżnicowane topograficznie. Projekt badawczy na Piotrówce to nie tylko okazja do poznania i docenienia średniowiecznej historii miasta, ale również szansa na jego wypromowanie. Planowany na tym terenie Park Kulturowy Stary Radom to potencjalnie ogromna atrakcja nie tylko dla mieszkańców naszego regionu. Centrum Wikingów Jorvik w brytyjskim mieście York od swego powstania w 1984 roku przyciągnęło 20 milionów odwiedzających. Jeśli do Radomia przyjedzie przynajmniej 10% tej liczby turystów, będzie to miało niebagatelny wpływ na rozwój grodu nad Mleczną, ponad 1000 lat od jego założenia. I po co to? Zadaję sobie takie pytanie, pisząc moje wspomnienia, bo nie wiem, czy za 100, 150 lat od tych wydarzeń będzie to komu jeszcze do czego potrzebne? Podobne pytanie kołatało mi się w głowie, gdy wczesną wiosną 1863 roku nieśli mnie rannego towarzysze broni, których garstka ocalała z ostatniej bitwy. 24 stycznia 2013 roku. Tego dnia sala Resursy Obywatelskiej pękała w szwach, a wszystko to za sprawą radomskiej premiery filmu Rok 1863 w reżyserii radomskiego historyka Przemysława Bednarczyka. Fabularyzowany film dokumentalny przedstawia genezę i przebieg powstania styczniowego, najdłuższego i najbardziej krwawego z polskich zrywów narodowych. Film kręcony był na zlecenie kanału TVP Historia. W styczniu 2012 roku zjawiła się w Radomiu ekipa Telewizji Polskiej, kanału Historia oraz firmy, która na zlecenie właśnie tego kanału wyprodukować miała film poświęcony powstaniu styczniowemu. Akurat wtedy realizowaliśmy widowisko historyczne pod tytułem Na bój pod Święty Krzyż i na tyle panów operatorów i pana producenta urzekły plenery skansenu oraz barwne zespoły rekonstruktorów, że zdecydowali się cały film oprzeć o właśnie te nasze inscenizacje i widowiska. I niedługo potem uzyskałem taką propozycję, aby napisać scenariusz filmu, który opowiadałby o powstaniu styczniowym w sposób w miarę przystępny, a jednocześnie no, był też pewnego rodzaju historią konkretnych osób, konkretnych postaci historycznych. I w tym przypadku postarałem się znaleźć
takich bohaterów i uznałem, że najlepszymi będą bracia Brykczyńscy, o których dowiedzieć się możemy ze wspomnień jednego z nich, Stefana Brykczyńskiego. Większość zdjęć do filmu kręcona była w Radomiu i jego okolicach. Podczas uroczystej premiery dyrektor TVP Historia, dr Tadeusz Doroszuk, nie krył, że miał wątpliwości, czy wybór Radomia i okolic na zdjęcia to był dobry wybór. To było duże wyzwanie i ręka mi drżała na różnych etapach. Jest to olbrzymi wysiłek ludzi, olbrzymi wysiłek. Na to się składa praca tu tych wymienionych koleżanek, kolegów, ale także i rzesza bezimiennych. Ten dzisiejszy film trafi do szkół, bo jak Państwo wiecie, tylko 19% społeczeństwa wiedziało, kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe, a pozostałe. Właśnie ten film odpowie na konkretne pytania. W filmie rok 1863 wzięły udział liczne grupy rekonstrukcji historycznej i stowarzyszenia, a także młodzież z radomskich szkół. Po prostu ciastki fat, a za oknem znów po prostu smutny świat. Czasami wtedy w myślach się wybiera na piękną plażę i na dzicz. Niech zapiera, taka piękna jest. Po prostu rzekłeś kicz. Po prostu rzekłeś kicz. Występ był całkiem przyjemny. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pamięta, ile kosztował cukier przed podwyżkami? Kto powiedział? Tutaj pan chyba pierwszy mówił, tak? 10,50. Czy mógłbym poprosić kolegów o nagrodę? Dziękuję. Proszę pana, wygrał pan coś, co wówczas było rzeczą niemalże nieosiągalną. Proszę bardzo, 10 kg cukru dla pana. Pani chyba do nas przyjechała z bardzo daleka. Jak się pani bawi na wieczorze w Resursie w stylu lat 70. i 80.? No my tam w Nowy Jork mamy też takie imprezy, ale tu no the best. No ja pierwszy raz, ale the best. Przepraszam, czy pan ostatni? Tak. To ja za pan. Proszę bardzo, tylko za mną stoi jeszcze jedna pani, ale wyszła na chwilę. Nie szkodzi. Nie bądź pan idiot, mi stań pan u nas. Tamta kolejka nieważna. A tamta? Nie, stój pan spokojnie. Nasza jest ważna, tamta jest nieważna. No słyszała pani, tamta mówi, że nasza jest nieważna. A co się pan przejmujesz? Niech to mi gada, pogadać można. Pewno, ostatecznie nieważne co gada, tylko ta kolejka jest ważna. Nie słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, patrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, patrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem smutek cienia. Popatrz, o, popatrz. Wiąże to.
Jak pan się bawi na wieczorze karnawałowym w Resursie? Jest to najlepsza impreza, jaką kiedykolwiek zrobiła Resursa, muszę powiedzieć. Naprawdę jestem zachwycony. Jak się pani podoba impreza w stylu lat 70. 80. w Resursie? Powiem panu, że podoba mi się bardzo. To znaczy, bardzo czuję ten klimat, bardziej lata 80. jednak. Natomiast zabawa świetna. Naprawdę zaskakująco dobra. Bardzo mi się podoba, jak tylko przeczytałem w gazecie, że jest taka impreza, postanowiłem przyjść i uczestniczyć. I prośba, jak najwięcej takich imprez lat 70., nawet 60. Polecam wszystkim takie imprezy kulturalne. Hałas zwalnia mi, leniwy myśli to. Gdzieś na niebie brzmi, leniwy już proszę wzrok. Tako mi z blachy coś tam w brzuchu burczy. Troski śmiech i może cichy szum. I może